absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siema do wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC Remastered. Przed nami misja 21. Żywa jaskinia. Pulsate the heart and open the last gate. Pulsate the heart. Pulsator z pulsowaniem. Coś mi się wydaje będzie. Ale nie, napulsuj serce, żeby otworzyć taką bramę? Nie wiem. Kto by to wiedział? Okej, tu jest cofka. A proszę, tutaj coś mamy. Gwiazdka nietykalności, miło. Od razu odzyskana. Za tą, którą zużyłem. Tutaj. Tu się mogę tylko cofać, no ale tego nie chcę robić. Rysz oczywiście gdzieś zniknęła. O, woda święcona, elo. Za free zgarnięta. Z tym nic nie zrobię, szkoda. Idziemy tutaj. Bo to jedyne przejście, jakie na ten moment mam. Trochę dziwny sposób na zamknięcie przejścia, no ale umówmy się, no jest taki podziemie, tutaj niekoniecznie wszystko musi być logiczne, a tym bardziej miłe dla oka. Gdzie jest z łapami? No bo ty... Możesz ty skubańcu jeden, ty! Jak mnie zaskoczenia wziął! Co to kurde było? Dycha? Tak. A kolejne przejście. To gdzie z tymi macurami? Bo zaraz cię poucina. Dwa przejścia. Jedno, które prowadzi donikąd. Jedno, które prowadzi mnie tutaj. Czy mi się naprawdę kończyły pomysły na to, jak zaprojektować kolejne te? Kolejne
walki? Ha! Kurde, nie ma! Drugi raz się na to nie złapie, nie ma szans. O, super, znowu one. No to... Macie święconkę tak na Wielkanoc. Mamy tutaj to. To jest w porządku. A, tutaj mamy kolejne przejście. Gdzie my się wtedy dostaniemy? A, dokładnie tutaj. I co, i teraz jak to odpalę, to już będzie po problemy? Na 5 łap aż? Nie, na 6 aż było zamknięte to przejście, kurde. To serce ma power. I koniec misji. Dobra. Tata, ranga C. Super. Kolejna misja. Proszę. Misja... O, misja 22, legendarna walka. Nawet nie ma opisu, czyli już, czyli to musi być de la grande finale. No chyba, że będzie to jednak misja 23, będzie tym finałem, ale no, mam nadzieję, że nie. Tak więc, dobra, ja robię na chwilę, ja robię szybkie cięcie, bo muszę coś załatwić, ale spokojnie. Dla was to jest, nie wiem, maksymalnie 2 sekundy, a ja za chwilę do was wrócę.
Okej, jestem z powrotem. Rozpocznijmy, być może, finalną misję DMC Remaster. Czy ja wbiłem się komuś na ślub? Strange and ironic that it will end the same way. Irony has favored you this time. Look there. Trish! Don't even think about it. Blink. She dies. You! Dante! So sad that humans will always be humans, no more. Has the Spartan blood been spoiled over the ages? Now, die! Trish! Trish! No! Useless scum. Failure is one thing. But taking an odd behavior like that. What is the matter? It is time to end your pitiful life. Oh, jak się oczka zaświeciły na czerwono. A czekaj, czy dlatego nie miałem możliwości Devil Triggera na spardzie? Bo jakby jeszcze nie odblokowaliśmy pełnego potencjału tej broni? Halo, ja mam coś robić, czy nie? Yeah! Jest! O, jakimi runami strzelamy, kurde! Muszę na krzyżaku latać, bo nie wyrobię z tym taki sposób. Ała! Ała! Aha, dobra. Gadżet jest oczywiście odwrócony, kim wie dlaczego. To mnie akurat nie obchodzi. Będę na krzyżaku latać. To trochę zabolało.
chyba w ostatniej chwili, nie? Tak, użyj gwiazdki. Damn! Co myśmy się zmienili właśnie, jak ja już nie wiem... Takiego ala smoka? To wyglądało kozacko! Dobra, zdążyłem. Aj, okej, okay. Zależy od tego, ile tego mam, tym więcej mu walnę. Spróbujmy teraz użyć wody święco. Aha, nie zadziała na mundusa, okej. Okay. Żeby nie było za łatwo. Aha, i teraz zaś się widzę oddala. Zaś te rzutki robił takie? Tak. Ja teraz jest trochę gorzej, bo życia w ogóle nie mam, bo muszę wykorzystać gwiazdkę. Co? Czemu nie zadziała? No ale skam! Teraz użyję tak. Lecę. A dobra, od razu. Gong wkaczam, do widzenia. No chyba se żartujesz! Do życia w ogóle nie mam! Teraz zadziała, czy... Tak, teraz zadziała, świetnie. To mucimy frajera. Ty ginę? Na szczęście nie. Ale pewnie jakbym nie miał tej gwiazdki, to bym zginął jak nic. Wa. Właśnie, może na niego weźmy coś innego. Shotgun nie. Okej, okay, tego użyłem pod wodą. Grano. Spróbujmy z tym na razie. Au, 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 au. Dobra. No. Druga nietykalność. Mucimy go ile wlezie. Dobra, czy teraz zadziała woda? Teraz zadziała, pięknie. Okej, to było naprawdę bardzo nieskuteczne. No nie! No ja pierdzielę, serio! No autentycznie myślałem, że to się uda zrobić bez domu. No, gwiazdki oczywiście zużyte.
Musimy, kolegę. A, dobra, czy jak niszczę te kule, to sobie zwracam ten demoniczny trigger bardziej. Okej. Okay. Po pleckach. Okej, ten sobie zastał trochę tego. Ej, dobra, czekaj, bo miałem sobie zmienić broń. Aha, to tylko pod wodą może być wykorzystane, dobra. To granada launcher, proszę. Bije wolno, ale mocno. Przemiana i mucimy dalej. Coś tam mu zrobiłem, ale niewiele. A, trochę triggera zyskałem. No, lepiej rolować mi się wydaje, kiedy on właśnie wciska to z góry. No, po moim trupie, gościu. Mucimy. Coraz mniej. Pięknie! I teraz pytanie, czy to już jest jego koniec, czy będzie trzecia faza? Weź zdechnij, co? Okej, rozpadł się, to chyba zdechł, nie? Czy nawet będzie opanować nasze ciało? Nie, okej, chyba go zabiliśmy. My mother risked her life for me. And now you too. I should have saved you. I should have been the one to fill your dark soul with light! This was my mother's. Now I'm giving it to you. My father's also here now. Rest in peace.
Okej, teraz mam totalnie mętlik w głowie. Właśnie, czekaj, przecież demonów de facto nie da się zabić. Bo demon zmienia się w Devil Arma, kiedy zostanie zabity. Czy tam zostanie zniszczona jego cielesna powłoka. To teraz pytanie, bo Sparda nie wykorzystał z tego miecza, kiedy no, był w jego władaniu, nie? Ale czy aby teraz na pewno Sparda, kiedy została zniszczona jego cielesna powłoka, czy on jakby też nie wniknął w ten swój miecz? To jest myślę dobre pytanie. Dobra, jest niby next mission, ale zobaczymy co tam będzie się działo faktycznie. Zobaczmy. Aha, okej. Okay. Przewodnictwo matki. Ucieknij z wyspy Malet, zanim się zapadnie. Kupujemy oczywiście sobie przyściutko, co zużyłem. Co jest następne? Rzeczywiście wziąć. Dobra. A mam 5 minut, żeby stąd spieprzać. Spoko. No, Spardo oczywiście nie mam i... Trish. Po prostu. Ale oczywiście miecza nie zabierzemy. Czekaj, muszę zmienić te pistolety na pistolet z powrotem. Haha, super! To oczywiście muszę przejść całkowicie przez to wszystko. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś durnych walk, tylko od razu stricte do wyjścia. To jest takich walk przymusowych, nie? Dobra, póki mogę walkę olać, to ją oleję. Nie mam zamiaru walczyć z tymi... A, dobra, to z tymi chyba muszę walczyć. Czy nie? Nie, z tymi akurat muszę, niestety. Ty, ja ci dam! Dobra, tych omijamy, bo mogę ich ominąć, to mi się akurat bardzo podoba. The devil went down to something. Dobra. Powoli do przodu. No, nie jestem jeszcze w połowie czasu, a wydaje mi się, że jestem w miarę... Serio, to jest dopiero start tej misji? Okej. Okay. Teraz sobie pytanie, gdzie ja mam iść? Bo co z tym walczę w ogóle? Ha, no tak, bo oczywiście gra mi nie pozwoli, żebym sobie żądła. Tak, a dobra, z tym muszę walczyć. No to... Poświęćmy trochę wodą. To... Wow. Dawać mi to. Spadamy. No nie, co tym razem? No chłopie, nie masz dość!
This is where you will die. I'm not going anywhere. Besides, there's no place to go. Look around. This will be your burial ground as well. Chłopie! O! A dobra, ale widzę, mucę go porządnie. Odpalę sobie Devil Trigger i... Mućmy go bardziej! O, no. Proszę, błyskawicami go rozwalę. To on ledwo co mnie tchnął. Tak coś czułem, że Trish przeżyje, no bo się pojawia w późniejszych częściach. Ale jak ona przeżyła? Nakarm swoją mocą... Feed your power and Trish power. Tak, Ebony i Ivory zostały nasączone... mocą twoją oraz Trish. Teraz możesz użyć demonicznej przemiany, aby wystrzelić potężny strzał prosto w Mundusa. No, tylko najpierw oczywiście muszę mieć tę przemianę naładowaną. Wiedziałem, że to powie. Goodbye. And when you do come back, give my regards to my son, will ya? Co? A on ze synem tak na poważnie? Trish. Akurat ten statek, co za samolot. Okej, nie tak. Myślałem, że wskoczymy na górę i uciekniemy ten, a my do niego wjedziemy. Ale jak ty chcesz wystartować? Aha, okej, ma działka. Oczywiście. Nie no, nie wiara. O kurde, ja tu steruję? Serio? Ja pierdzielę. Au. Samolociku, spokojnie. To jest tak głupie, że aż śmieszne, nie? Właśnie to moje obijanie się jak idiota po skałach. Już ta wariująca kamera czasami nie pomaga. O, dobrze. I koniec. The sky so clear, so blue.
sky is fair. It'll always be above everyone's head, no different. Like the sky. I feel like my heart is becoming clear. Let's not forget, though, the underworld's evil is still alive. They will someday return. There's no need to worry, right? Because the world has the legendary Dark Knight Dante and his sidekick. Devil Never Cry. Yes? Okay, great. Where's the place? We'll be right there. This one has the password. Sounds heavy. Okay, let's get it over with in 10 minutes. Can't let a single one of those suckers live. 5 minutes. More than enough.
Kurde, to dopiero zakończenie. To jest XD, ja ani jednej sekretnej misji nie odkryłem przez całą grę. Jest porąbane. I teraz przejść hard mode. Proszę, teraz. Od początku mógłbym teraz przechodzić, gdybym chciał. Nie, to pomijamy. Ale przechodzić nie będziemy, bo już nie ma czego przechodzić. Ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale z DMC HD Collection, ale już tym razem z DMC 2. Do usłyszenia. Cześć.